Witajcie w drugim już Battle Reporcie z Kill Teama. Tym razem niespodzianka. Ultramarines versus Orki. A tym razem szwagier już nie proksuje. Mamy sierżanta Riverów. Tutaj stoi tam w tej czapeczce śmiesznej. Tak, to są, tak? Tak. Masz też Heavy Boltera. Gościa z Heavy Bolterem. Specjalista Heavy. Tu mamy... River jest combat specjalistą. Okej, okay. River jest combat specjalistem. Tutaj mamy sierżanta, patrzcie, pierwszy raz nie popełniłem błędu. Sierżanta ultramarców, który się jest liderem, się chowa tutaj. Tu mam dwóch zwykłaków taktycznych, ty się dobrze pamiętam? Intercesorów, primaris. A, intercesorów, dobra. I tu mam ostatniego, podejrzewam, że też specjalistę z plazmą. Sniper z plazmą. Okej. Okay. Orki. Orków jest tym razem trochę więcej, jak pewnie zauważycie. Jest tutaj... Samych orków może koniecznie, ale grotów. Tak, orków jest... Nie, orków też jest więcej, bo... Nie, no masz rację, bo lutasi byli. W każdym razie mam dwóch kolesi z Bernami, więc będą palić. Jeden z nich jest specjalistą z Demolitions. Dobrze, Bernas jest z Demolitions. Tak, chyba tak. My zaraz sprawdzimy jeszcze. Koleś z Rokitą jest z Demolitions. Koleś tutaj się chowa z Demolitions. To chyba weterana dałeś. A tamten ma Zelot. Zelot, mówiłem, że jak w końcu przyjdzie do walki wręcz, to po prostu tam kogoś może mocno pyknąć. Więc tutaj stoją, ja może od tej strony ich pokażę, bo oni tutaj stoją w budynku, się chowają. Idą, będą szli po dwóch. Tutaj mamy lidera z Big Chopą. Nie wydałem już punktów na Power Club, bo to jest bez sensu, mój lider i tak stał z tyłu. Ale mamy za to... nie widzę tutaj. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć greczinów, które będą przeszkadzały i wkurzały szwagra i jego bandę. Całe 30 punktów, tych 10. Całe 30 punktów, tak. Greczyny są bardzo tanie. Nie można im nic dać innego, więc tak. Więc jakie jest to fabularne naszej rozgrywki? A więc orki po tym, jak zobaczyły nowe warbugi na stronie GW i w salach produkcyjno-montażowych, nie mogli się podnieść, czyli nie mogli się powstrzymać i zaczęli głośno krzyczeć z radości. No i tutaj GW wysłało... Cały powiat świętował 2 miesiące nawalony. cały powiat, tak. I GW wysłało swoich poster boyów, swoich tutaj chłopaków do brudnej roboty, ultramarinesów, super czystych, jedynych paladynów tego 41 milenium, żeby wyczyścili to zło. I mam nadzieję, że tak samo jak te groty zostaną wyczyszczone, tak grot na fejsie nie zostanie wyczyszczony przez to. Więc tak, gramy tą samą misję co ostatnio, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Covered War. Covered War gramy. Obiektywy mamy tutaj, to jest, mamy pierwszy obiektyw. Pokaż się obiektywie, tu mam pierwszy. Tu mamy drugi, są one, ten jedynka jest w mojej połówce, dwójka jest w szwagra połówce. I skorujemy 2 victory pointy na koniec 5 rundy, czyli na koniec gry. Tak. Jeżeli kontrolujemy obiektyw w deploymencie wroga. Dokładnie, czyli każdy z nas musi przejść na drugą stronę, żeby zająć obiektyw i kontroluje go przez posiadanie większej ilości modeli w dwóch calach. W dwóch calach od środka obiektywu. W dwóch calach od środka obiektywu. Więc przechodzimy teraz do rzucenia kością, kto będzie szedł pierwszy? Dwiema kośćmi. Szwagier rzucił 10, a ja wyrzuciłem 9. Blisko, ale nie. Więc szwagier idzie pierwszy lub decyduje, kto idzie pierwszy. Nie, idę pierwszy. Idziesz pierwszy. To zaczynamy. Wracamy do was po ruchu. Po ruchu, po pierwszej turze ruchu przy Space Marini. Tutaj mam jednego specjalistę, snajpera, który przygotowuje się do oddania strzału. Mój specjalista też się przygotowuje do oddania strzału, więc właściwie sytuacja jest taka sama dokładnie. I szanse trafienia będą prawdopodobnie zupełnie inne. Orki poszły dosyć agresywnie. Dwa orki zaatakowały dwóch intercesorów, znaczy jednego intercesora z dwóch, którzy tutaj ośmielili się wyjść trochę bardziej do przodu. Bernas wyskoczył ze swoją przypalaczką, tak żeby dotknąć jednego. Ta Rokita też pewnie będzie sięgała tego jednego, który tam się pojawił. Jeden z orków tutaj biegnie sobie, chowając się przed plazmą. Boss też, czy Nob też wyskoczył, też odważnie. Tutaj mam jednego specjalistę od kombatu i Berne też, którzy wyskoczyli za zasłoną, będą przyciskać się. Grysiny się troszeczkę tutaj rozplantowały, rozeszły się tak, aby po prostu przeszkadzać Space Marinom w dokonaniu swojej misji. No i mamy tutaj 3 odważnych, którzy górą tutaj próbują coś osiągnąć, zobaczymy, co im się uda osiągnąć. Zaraz będziemy skakać z piętra na piętro, więc zobaczymy, jak im to wyjdzie, ale to w następnej turze. Na razie przechodzimy do fazy strzału. Poza tym twoim jednym coś się tutaj przesunęło, nie? Ten się kapitan trochę, sierżant się przesunął. Tak, to się ruszyło. Ci dwaj się przesunęli i ci dwaj równo
równo tutaj przeszli i oni tutaj idą na orki. No więc teraz dochodzimy do fazy strzelania i po fazie strzelania damy wam znać, co się wydarzyło. Faza shootingu nie poszła mi tak dobrze, jakbym sobie tego życzył. Szwagier oddał strzał swoim snajperem z plazmy w mojego boja i zranił go. Dostał flash wounda. Bardzo szczęśliwy rzut dla mojego boja. Ten jeden tutaj z tych niezwiązanych walką Space Marinów dostał rokitę, przyjął ją na twarz, ale bronił się pancerzem, jeśli dobrze pamiętam. Później oddał strzał w Bernasa, któremu wbił wunda, no bo to jest tylko Bernas z koszulkowym pancerzem. Flash wunda. A Bernas odpowiedział ogniem i też wybronił się Space Marine pancerzem. Poza tym nic więcej, nic nie widziało. Grot chyba oddał jakiś jeden strzał, ale nie trafił, bo musiał strzelać na minus 2. Ten Grot tutaj strzelał w tego jednego Space Marina, ale niestety nic mu się nie udało. Przechodzimy teraz do fazy walki wręcz, gdzie dwóch orków będzie walczyło ze Space Marinem. I idą pierwsi ci, którzy szarżowali, tak? Tak jest. Jedno drzewo i to drzewo. Musiał mieć gdzieś, kurczę, kawałek blachy przybity i akurat tam go trafiłem. Gwóźdź jakiś był i w sękę trafiłeś. Tak. Orki zaatakowały intercesora. Tak. To też jest Space Marine. Możesz weszło to... im... cztery ataki im weszły. Tak. Zranił się tylko jeden i obroniłeś go na pancerzu. Bo dlaczego by nie? A później Space Marine zaatakował, wbił jeden atak, zranił orka, ale wybroniłem się czym? Pancerzem! Ork wybronił się pancerzem. Po prostu to się wcześniej chyba nie zdarzyło. Dobra, przechodzimy teraz do drugiej tury. Bo nie mamy moralki, znaczy nie, no ty musisz nerf testy na flash woundach zrobić. Nerf testy robimy dla każdego gracza, czy dla każdego zawodnika, który ma flash wounda na przykład. I tutaj ten typek wyrzucił dwójeczkę, ponieważ ma jeszcze Grycina w dwóch celach, więc jego wynik wynosił jeden. I drugi typek rzucił czwóreczkę, ma swojego noba w okolicy, więc jego wynik wynosił 3, czyli jeśli dobrze pamiętam, o jeden mniej. Więc nie są spękani, mogą grać dalej, wszyscy są w akcji. Przechodzimy teraz do rzutu na inicjatywę w drugiej turze. Ja mam 9, a szwagier ma 4, więc ja mam inicjatywę, idę pierwszy, bo muszę iść pierwszy i zobaczymy, wracamy do was po ruchu. Moi drodzy, takiej ilości akcji, że się jeszcze tutaj nie widzieli w tych battle reportach. Jeden ork przemknął tutaj między puszkami, przeleciał, wpadł w budynek. To jest mój specjalista od walki. Berna wyskoczył tutaj odważnie, nie pomyślał, że przecież Ultramarine będzie się robił na ready i będzie mógł go sprzątnąć z tej plazmy, ale co tam. Wyskoczył tam i spróbuje go spalić. Jeden boy odwrócił się w stronę Space Marinów, próbował tutaj coś zadziałać, ale sierżant zauważył niebezpieczeństwo i wyskoczył mu naprzeciw, zaszarżując go. Rozwalając ścianę trybem tym. Przeleciał przez ściany. Juggernaut z X-Menu. Albo tak. Dalej, nob moich orków zaszarżował jednego ze Space Marinów. River włączył się do walki i uwaga! Grotowi udało się zaszarżować Heavy Boltera. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Grot jak zawsze złomiasz. Zobaczył, kto ma największą giwerę. Dobra, bierę go. Bierę go. Idę z nim zacząć. Podgryzę go po łokci. Może upuści. Może upuści po kostkach. Pozbieram naboje. No ale najfajniejsza rzecz zdarzyła się tutaj. Na chwilę, moment. Przerwa techniczna, bo zjęliśmy, żeby nam nie przeszkadzało. Groty, które stały tutaj, przebiegły po pomostku, skoczyły na ściany i hop, przeskoczyły z drugiej strony, bo... Szykuje im się smakowita niespodzianka w następnej turze. Przechodzimy do strzelania i widzimy się po. Jezu, ile tu się działo. Strzałów masa. Sierżant intercesorów, ten tutaj, udało mu się ubić. Egzekucję zrobił. Egzekucję, podbiegł, przyłożył broń do tam wargę, szczękę mu przyłożył. Puf. Twój snajper z plazmą wbił jednego flash wounda na Bernasie. Bernas nie dość, że pobłogosławił go Gorki Mork i mógł rzucić D6 strzałów, wrzucił tylko trójkę, więc tylko 3 strzały. Z tych 3 strzałów wszedł mu jeden i jeszcze Space Marine się wybronił na swoim pancerzu. No masakra. I teraz mam do was pytanie, bo tutaj nam się zrodziło jedno pytanko. Mój koleś z Rokitą był na ready. Miałem inicjatywę, szedłem pierwszy. A nie miałem już ważnych celów, nie miałem w co strzelić, więc on tak sobie siedział na tym ready, siedział. I teraz pytanie, bo my żeśmy zagrali, że on w końcu strzelił, oddał strzał,
bo tak wydaje nam się, że to ma sens jakiś. Czyli znaczy, skończyła się tura strzelania typu Freddy, tak. A potem zaczęła się tura strzelania typu, którzy nie są Freddy. Bo w Kill Teamie, dla tych, którzy nie wiedzą, mamy dwa etapy strzelania. Ludziki, którzy mają taki token przy sobie, czyli są przygotowani, nie ruszyli się w poprzedniej turze i mogą oddać strzał jako pierwsi w fazie strzelania. I to na przykład w tym wypadku był mój boy tutaj i ten snajper z plazmą. No i ja nie miałem nim kogo strzelać. Plazma miała w kogo strzelać. I w pewnym momencie, jak sierżant tutaj wybił mi mojego orka, no to nagle stał się dla mnie ważnym celem. I czy mogę strzelić w niego, czy nie? To pytanie, jeśli nie znacie odpowiedzi, albo nie wiecie, gdzie jest w podręczniku, to będziemy musieli zadać gdzieś na Warhammer 40 000. Co tu się dalej działo? Chłopaki tutaj w środku się postrzelali pistoletami. Niewiele się zadziało. Mój grot oddał strzał do kolesia z heavy bolterem. Też mu nic nie zrobił. No i tak naprawdę to już nic więcej się nie stało. O, właściwie to jeszcze jeden strzał widzę, który mógłbym oddać. Mógłbym oddać stąd strzał. W twojego plazmiarza. Na 5-6, bo jestem tym. Jest trochę daleko. Nie ma 6 cali. Oczywiście. Przechodzimy do walki wręcz i wracamy do was po tej turze. Bicia było dużo. To jest już nasza druga tura bicia, nie? Mhm. Szwagier zabił mi jednego orka, a czy właściwie sierżant. To w fazie strzelania mi go zabiłeś, nie? Tutaj mi go odstrzyłeś. W fazie walki wręcz... River Sergeant zabił jednego boja. River Sergeant zabił jednego boja, tak. River Sergeant zabił jednego boja i próbował zadać 3 wundy na moim Bernasie, bo River Sergeant ma 5 ataków, wpadł tak, że złączył się z 3 orkami w sumie, zadał po jednym, znaczy zaatakował po jednym razie każdego z chłopaków i 3 razy zaatakował Bernasa. Nie trafiłeś go 2 razy, zraniłeś go raz i się wybroniłem na flesh wounda, tak? Jakoś tak to było. Mhm. Chyba. Mhm. Co? Mój boy zaatakował twojego intercesora jednego, tego, czy mój nobu, przepraszam, i zadał mu 2 wundy swoją big chopą. Na szczęście, twoje szczęście, nie moje, wybroniłeś swojego flesh wounda i jesteś na... Straciłeś jednego wunda i jesteś na flesh woundzie pierwszym, więc mogę cię dalej bić. Masz, tylko, że ty nie masz minusów do walki. Na pierwszego flesh wounda. Tak. I co dalej się zdarzyło? Zdarzyła się rzecz piękna, słuchajcie, moi drodzy. Grot zaatakował tutaj poprzednio, jak kojarzycie, zaszarżował heavy boltera. I co się stało? Rzucił 6 na atak, to hit, 6 to wound i... Rzuciłeś 1 chyba, albo 2 na armor, więc masz jednego flesh wounda. No jesteś intercesorem, więc masz 2 wundy, więc stoisz. Nie, to jest tactical gunner. A ty zwykły. Jeden. Czyli po prostu jesteś na flesh woundzie. Mhm. No i próbowałeś mi oddać, ale ci się nie udało. Nie trafiłeś. To takie małe, że nie trafił. Wziął zamach i nie trafił mojego boja, więc działo się dużo. Grota tak. No to jest, it's my boy. Teraz dzisiaj to jest my boy. Urośnie pewnie trochę, więc... Dobra, rzucamy teraz na inicjatywę w trzeciej turze. O, to nie jest rzut? Dawaj. 8. 5, więc... Jest mi to na rękę. Szwagier ma inicjatywę. Widzimy się po ruchu. Orcza ofensywa nadchodzi. Greciny wysypały się z ukrycia. Tutaj 2 wyskoczyło na reverse sierżanta. Tutaj jeszcze 1 wbiegł. 2 zeskoczyło po prostu z tego najwyższego piętra i zaatakowało plazmiarza, który reakcję użył? Reakcję fallback, tak? Retreat. Reakcja retreat, odsunął się trochę, ale niestety nie pomogło mu to, bo drugi doszarżował wcal. Do tego koleś z Berną się poruszył. Aha, zapomniałem tym kolesiem na dole się poruszyć. Zaraz nim gdzieś tam ruszę. Ale przejdę po prostu do przodu, bo zapomniałem o nim. To jest tak, ty żeś tutaj jak się ruszałeś, wbiłeś się dalej do kombatu swoim sierżantem tutaj intercesorowym, tak? Mhm. I to wszystko właściwie. Aha, jeszcze tutaj groty. Jeden grot doszarżował do heavy boltera, żeby zabrać w końcu ten heavy bolter. Pewnie będą musieli się później kłócić o ten heavy bolter, no ale trudno. I tutaj 2 grotów adwansowało się, żeby być bliżej. Skapnęli się, że jest walka. Tak, bliżej bitki. Mój jeden strzelający, jedyny ork, który na razie nie ma w co strzelić, ale będziemy na razie grali tą zasadą, że jeżeli nie strzelił w tej pierwszej fazie, to po prostu później dalej też strzela. No chyba, nie wiem, ma to jakiś sens. No nie wiem, zobaczymy. No. Znaczy, no jak już skończymy shooting phase, to już na pewno... No nie, jak skończymy shooting phase, to nie, to oczywiście, że nie. No i przechodzimy teraz do walki. Walka będzie ekscytująca. Ty masz inicjatywę, więc ty będziesz był pierwszy swoimi szarżującymi. Czyli intercesor sargentem, bo tylko jeden tak jest. Szarżował. Dobra.
Chyba muszę go pozbawić tego wieńca laurowego, kurwa, na wyrost dostał. Został rozgroczony. Słuchajcie, zgadnijcie, kto zabił szwagrowego lidera, sierżanta intercesorów. This guy. Jeszcze w fazie strzelania. I to w fazie strzelania ze swojej grodoblasty. I jako ostatni model strzelający przypomniało mi się zupełnie zupełnym fuksem. No ale cóż, moja Rokita nie strzeliła. Chłopaki tutaj w tym wielkim młynie, który powstał, po prostu tam się dzieje dużo. Młócą się i młócą. Wszyscy postrzelali właściwie do tego, co mogli. Moszpit na koncercie. Taki moszpit, nawalają się. Wszyscy oddali strzały. Ściany wyglądają, jak widzicie. Są poobstrzeliwane i nikt sobie właściwie, oprócz tej jednej ważnej rany, nie było nic zadanego. Chyba... Nie, zadałeś mi ranę na nobie, którymś z kolesi. Flesz wounda mi zadałeś, tak. No i tutaj Grot jeden strzelił w plazmę, ale nic się niestety nie udało, no bo to Grot. Przechodzimy teraz do fazy walki wręcz, której... Wiele rzeczy się na pewno rozwiąże, tym bardziej, że szwagier ma inicjatywę, więc będzie się działo. Zemsta szwagra była słodka. River i intercesorzy dokończyli mojego noba. Pobili go w końcu. Pobili też jednego grycina. Tutaj plaźmiak zabił jednego grycina w odwecie. Stwierdził, że ten... Kolbo mu tam. Kolbo. Stwierdził, że te grotblasty nie chce mieć na twarzy tak jak ich lider. No i co? Dalej tkwimy w kombacie. Będą się tutaj chłopaki tłuc. Będę się tutaj płuc. Robiliśmy moralkę. Jeszcze czekaj. Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że w kombacie zginął Heavy Bolter. Tak. Dobra. Od kolejnego grota. Szóstka, piątka i... Nie, piątka, szóstka była. Najpierw piątka na hit, szóstka na zwundowanie, bo siła dwa tylko, ale udało mu się. Mhm. No i cóż, i tak wygląda stół w tym momencie. To są nasze straty. Ja już mam kilku, dwóch kolesi mam shaken, bo niestety nie ogarnęli. No teraz coraz łatwiej będzie shaken, bo są autofiction. Tak. Dwóch kolesi mam shaken, obydwóch Bernasów, więc oni nic nie mogą zrobić, mogą tylko stać i patrzeć się jak... Co ja robię. Dokładnie. Więc idziemy... Rzucamy od razu na inicjatywę. Rzuciłeś, ma tylko 9, a ja rzuciłem 7, więc znowu szwagier ma inicjatywę. Cóż, lecimy. Czwarta tura. Słuchajcie, to jest jadka po prostu, jakiej nie było. Plaźmiak tutaj szarżowany przez dwa gryczyny. Często tam stanął na tej pomości i tu jest mój gra. To jest mój. Doszedł nad pas. A przepraszam, idziecie z drugiej strony. Więc groty go tutaj zaszarżowały. Tutaj jeden intercesor zaszarżował mojego specjalistę. Nie wiem, na co się porywa, ale zaraz do tego winkla dostanie siekierkę w oko. Moje groty tutaj wszystkie bohatersko zaszarżowały Rivera. Trzeba go w końcu. River must die. Jakbym się tak powiem. Dwóch moich grotów tutaj idzie prawdopodobnie postarać się wykonać objective, czyli być ich, żeby było ich więcej na objective. Dwóch tutaj stoi i powstrzymuje ewentualne jednego z jakiegoś Space Marina, który chciałby przejść i żeby też go było więcej wokół objective'u. No a tutaj będziemy się bić. Jak widzicie, mój Rokitnik wyskoczył i stwierdził, że też chce się pobić trochę, też te rozlewy krwi. Ostatnio dostał kulkę z dystansu i nawet nie zauważył, nawet co nie pograł, więc... Więc tak, idziemy teraz do szarż. Twoi nie szarżowali, żaden twoich nie szarżował. No jeden twój szarżował tutaj. A później idziemy do moich szarżujących, których jest dużo, bo tu mamy dwa groty, jeden grot, Rokita, dwa groty, no i szwagra, jeden intercesor. Gra toczy się coraz szybciej, coraz więcej liści jest wymienianych tutaj w tym moszpicie. Ale te liście ranią bardziej ducha niż ciało. Tak. Po prostu nie mogliśmy się zranić. Po prostu biliśmy się, dużo strzałów, dużo hitów, dużo plaskaczy, ale nic się nie działo. Jak widzicie, chłopaki tutaj jeden dostał flesh wounda, tamten gryczyn nadal żyje. Co mi się udało zrobić? Mój specjalista zabił właściwie jednego intercesora, który okazał się, że już był na jednej ranie, więc dobył mu drugą i szwagrowi nie udał się rzut. Kolej z plazmą nie zrobił nic, czyli tam próbował uderzyć Grysina, ale za nisko, czy za wysoko się zamachnął i nic nie trafił. River Sergeant był po prostu zmasakrowany, dostał tak smapo obijany pancerz, ale niestety, na moje niestety, w sensie nic mu się nie stało, jest nadal na jednym mundzie. Mam nadzieję, że w następnej turze coś mu się stanie. Przechodzimy teraz do rzutu na inicjatywę, bo już rzuciliśmy sobie na nerf testy. Kto idzie pierwszy? Mam nadzieję, że tym razem ja. 7, jeszcze raz. 7, 9, dobrze, ja idę pierwszy. Uff, może coś mi się uda tym razem zrobić.
Piąta tura rozpoczęła się tym, że wszyscy się ruszyliśmy, ale ruszania nie było się zbyt dużo, bo wszyscy są związani w walce wręcz. Moje dwa greczyny pobiegły na obiektyw, no bo w końcu misją taką... Sam, gra już jest wygrana, ale jeszcze się pobijemy trochę. Tak, bo już osiągnąłem cel. Szwagier nie może mi w tym przeszkodzić, bo jest związany walką wręcz. Więc nawet jeśli zabiję wszystkich, co jest niemożliwe, nie ma tylu ataków, chyba... 5 na riverze, 2 na intercesorze. To jest 7, a jest 8 kolesi. 2, 4, 6, nie, 7 jest. W sumie jest to możliwe, ale bardzo... Na papierze. I no i musiałbyś się 3 cale tutaj... No może, ale... Nie, 3 cale bym się... Nie. Więc, gra jest już wygrana, no ale nieważne, czy no, zakończona, ale gramy sobie dalej, żeby zobaczyć, poćwiczyć sobie te kombaty. W shootingach oddaliśmy wszyscy strzały, ale to był festiwal jedynek, po prostu... No jeden grot zginął. Jeden grot zginął tutaj, bo plaźmiak jak się odwrócił i go pacnął w końcu kolbą od bolt pistola i zabił. Więc to jest sukces. Poza tym niewiele się zdarzyło. Idziemy teraz do kombatu, w którym ja zaczynam, mój szarżujący jeden specjalista i później mój jeden koleś będzie też bił prawdopodobnie Rivera, bo czemu by nie. Dobra, widzimy się po kombacie. Po ostatnim kombacie zostało nam się Rivers, River Sergeant nam został, został nam intercesor, który tutaj jest granatnikiem, został nam plaźmiarz, który tutaj stoi, specjalista, snajper, który wbił jednego wunda grotowi. Udało mu się. Tutaj jeden ork mój zszedł. Mój specjalista, nie udało mu się chyba nic zrobić twojemu intercesorowi, mimo że ma 3 ataki. Wbiłeś jednego flash wunda grotowi i zabiłeś boja. I to jest wszystko, co zrobiłeś. Więc wytłukłeś mi sporo bojsów. Wytłukłeś mi 4 bojsów i 2 groty. Jak widać, groty się spisują, bo przeszkadzają mocno. Liczebność robią. Robią mi liczebność, bo w tym momencie, gdy miał same orki, to pewnie już bym był broken. No i 2 groty mi zdobyły objective. Więc ponieważ nie jestem broken, moi oddziały, pomimo tego, że mam dużo ludzi na flash wundach, to wygrywam grę, na to wygląda. I jest 1-1 między nami. Jak najbardziej. Wnioski pogrowe? Wnioski pogrowe. Przede wszystkim greciny są bardzo fajne w tym, że jeśli zaszarżują model, który jest w close combatcie z moim modelem, na przykład tak jak tutaj, to Space Marine ma swój bolt pistol i mógłby strzelić w mojego orka i z jakąś tam łatwością... Zdarzało mi się wbijać wundy. Wbijać wunda, fresh wunda, czyli zrobić go shaken, a w momencie, kiedy go grot zaszarżuje, to już nie może strzelać, nie może oddać strzału z pistoletu, co powoduje, że ten ork, który tak naprawdę ma zrobić tą robotę, czyli ma pobić, no i ma szansę kolejną, bo Space Marine nie może strzelać. Dodatkowo, no jednak te grot blasty na tych szóstkach, na tych, wiecie, no niskim prawdopodobieństwie coś tam robią, bo jest dużo strzałów. No nie ukrywajmy, jednak dwóch orków, czy dwóch Space Marinów zginęło z rąk grotów. Trzeci strzedł z rąk specjalisty mojego do walki wręcz. No i są bardzo łatwo jest ich schować. Zobaczcie sobie tutaj są 2 greciny i ten grecin jest bardzo ładnie schowany za murkiem, stoją tylko główka. Mógłbym go schować lepiej, gdyby mi na tym zależało. No i są po to, żeby właśnie 2 grecinów, czyli 6 punktów, przebiegło sobie dookoła stołu, przy okazji zabijając Heavy Boltera. Ale gdyby nawet tam nie było Heavy Boltera, to by po prostu zajęły znacznik i robiły tłum, co w takiej misji jak teraz jest dosyć ważne. Są misje takie, że trzeba przebiec z jednego końca stołu w drugi, więc też można je łatwo gdzieś tam wciskać w ruinki i po prostu ogólnie dobre przeszkadzajki. Szwagier musiał rozrzucać ataki na nich, bo przeszkadzały, po prostu bał się tych jednak Grot Blast w kombacie, bo mogli cały czas strzelać. To jest, zobaczcie, tutaj River Sergeant, żeby nie wiem jaki był pakerny, jest jeden, może jeden strzał z bolt pistola oddać, a ja mogę oddać 5, więc no, kto ma większe szanse na to, żeby coś zrobić? Taki rachunku prawdopodobieństwa, tak? No jednak mam... W rzeczywistości wychodziło inaczej. No też, Fagier, jakie masz przemyślenia po tej grze? To znaczy tak, no źle się wystawiłem, bo zbyt optymistycznie trzeba było nie przy samej krawędzi mojego deploymentu, tylko trochę się cofnąć, żeby opóźnić twoje dojście do kombatu. No i bronie strzelające lepiej rozmieścić. Plazma była przyzwoicie rozmieszczona i zdążyła tam. Bardzo fajny punkt miała, tak. Flash wunda chyba wbić, co i tak nie jest super rezultatem na plazmę. Muszę zacząć super chargeować po prostu. Musisz podjąć to ryzyko, nie? Tak. Zwłaszcza, że snajper, po to biorę go jako snajper specjalistę, żeby przerzucać jedynki, które... Czyli bierzesz go jako specjalistę i nie wykorzystujesz jego specjalizacji, nie? Trochę tak. Po drugie, Heavy Bolter był bardzo źle wystawiony i jeszcze poszedłem nim do przodu, więc... Bo Heavy Bolter wystawiłeś tutaj,
i poszedłeś w tą stronę, tak. I tutaj zginął. Nie dodał ani jednego strzału. Czyli jeszcze zginął ugodzony grotami. No. Dokładnie. A mogłeś go wystawić na przykład sobie tutaj na, w tym budynku? Myślałem, na przykład? Wiesz co, zadziałał jakiś taki wewnętrzny strach, że jak gramy na Advanced Rulesy, a ja jestem w calu od krawędzi tam czegokolwiek, to spadnę, ale zanim orki mnie trafią. No ale mogłeś stanąć sobie na przykład zobaczyć. No, mogłeś stanąć sobie tutaj z brzegu. Dokładnie, stary, zanim czymś byś mnie trafił, to ten heavy bolter by na pewno postrzelał. A miałbyś problem, żeby do szarży będę. Dokładnie, coś mógłbyś zrobić. No, tak, bardziej konserwatywnie tą rozpiską trzeba grać, bo to jest jednak bardziej nastawione na shooting. Jedyny człowiek, który tu jest od close combatu, to jest River Sergeant, no i troszkę mój lider, który ma Power Sword'a. I Power Sword to też jest inwestycja w close combat. Tak? No ale tutaj po prostu kości nie poszły, tobie nie poszły, a mi bardzo poszły i tak to się skończyło. I zginął, no takie ryzyko, jak taka zabawa, że idzie do przodu. Natomiast myślę, czy w następnej grze, czy dalej cisnąć tą rozpiskę i szukać jeszcze lepszych taktyk na nią, czy spróbować na przykład rozpiskę, którą sobie zrobiłem na bodajże 5 riverów, w tym sergeant i jednego scouta. Jeśli mogę coś zasugerować ja, to ja bym pograł nią jeszcze trochę i po prostu sobie później zmienił jeden, na przykład, albo zmienił jeden model. Musisz pamiętać, że ja nigdy nie celuję na turnieje, natomiast ja wiem, ja też nie celuję, tylko fanem by było na pewno spróbować czegoś innego, bo to jest całkowite przestawienie się, jeśli chodzi o styl gry na close combat, jeżeli gram na rivera. Okej. No to możesz. No, ja samego testu, tak? Mam pomalowane modele, nie używam ich do pełnej 40, to chyba wiesz. To pewnie. Dla waszej jeszcze informacji, graliśmy w tym momencie na stole 22 cale na 30, więc tak sobie widzicie na tej. Na tej macie MicroArt Studio, jeśli dobrze pamiętam, tak. MicroArt Studio. Wyznaczyliśmy sobie teren, na którym będziemy grać, i to jest dokładnie ten. Dokładnie to, co powinno być. Można oczywiście grać na większym, ale my tutaj dorzuciliśmy sporo terenu i wygląda to całkiem fajnie moim zdaniem i było dosyć ciasno, mieliśmy problemy z przesuwaniem modeli, no ale coś za coś, albo epicki wygląd. I właśnie to jest kolejna rzecz, która promuje close combat, no bo line of sight naprawdę ciężko to wytyczyć. Tutaj było tak, tutaj było ciężko, moglibyśmy zrobić patelnię i już bolter twój na pewno gdziekolwiek by nie stanął, coś by widział. No tak samo jak moja Rokita, także było fajnie. No cóż, dziękujemy wam bardzo za poświęcony czas i zapraszamy do następnych Kill Teamów, gdzie Battle Reportów Kill Teamowych, gdzie może zrobimy inne rozpiski. No ja mam jeszcze 3 armie, które mogę rozrobić. No, prawie gotowy Kill Team chaosowy World Bearersów, troszkę do namalowania Deathwatch, Beatsy do Thousand Sunów, także troszkę tych Kill Teamów porobię. Trochę jest, więc będzie się działo. A na chwilę obecną muszę wziąć swoich kolesi, swoich grotów, no muszą coś dostać na i odmalować ich, bo coś muszę ten, im coś zrobić. Ten, co ubił Heavy Bolter i ten, co ubił Lidera. Tak, muszę sprawdzić, który to dokładnie był z tych dwóch, bo tutaj to wiem, który był. Na szczęście masz to nagrane. Tak, mam to nagrane. Dobra, trzymajcie się ciepło, na razie. Hej. Hej.